Kamil Gardzielik z nami przed walką wieczoru na gali Challengers Boxing Night by Gia. Twoja pierwsza walka wieczoru, prawda? W karierze? Nie, już druga. Pierwszą miałem w Koninie na 2 lata temu, w 2000. Okay, nie ma tremy debiutanta? Nie. Myślę, że nie. No, zawsze jak boksowałem w finałach Mistrzostw Polski, sporo publiki było, byłem też gdzieś w tych końcowych walkach. Wtedy w Koninie na tej walce wieczoru też boksowałem z Argentyńczykiem. No, myślę, że tutaj nie ma co na siebie nakładać presji. Jest to wyróżnienie, szansa od promotorów. Trzeba to po prostu wykorzystać w dobrą stronę. Tutaj słyszę, że wszyscy mówią o tym i przypominają Ci o tym, że Artur Szpilka Cię mocno chwali. Mówi, że objawienie roku, ale ja myślę, że to już jakiś czas temu polscy kibice o Tobie usłyszeli. To znaczy tak, już to powtarzałem w wywiadzie przed, że to, że koledzy chwalą na sali, to wiadomo jest fajne i motywujące. Objawienie roku to chyba Artur miał na myśli, nie wiem, nie do końca może sportowe rzeczy po prostu. U nas ja wprowadzam taką fajną atmosferę na obozach i jest przez to, mówię, wszyscy żartujemy i dlatego jest po prostu śmiesznie i może to miał na myśli, ale tak chwalił mnie, bo widział jak pracuję na treningach. Także co mogę powiedzieć, no fajnie, jest to motywujące, ale tak jak powiedziałem, trzeba to przekładać w ringu i pokazywać to właśnie kibicom, bo to, że na sali jesteśmy mistrzami, to nie oznacza, że w ringu tak musi wyglądać. No, najważniejszą wizytówką są oczywiście walki, no i tam trzeba pokazywać 100%. To jest chyba budujące, że tak jak rozmawialiśmy przy okazji Twojego poprzedniego występu, nawiązałeś współpracę z grupą Gia, chociaż były gdzieś po drodze jakieś inne propozycje, niekoniecznie konkretne. I to wszystko widać, że się materializuje fajnie, też pewnie Wam daje takiego kopa do pracy i pewności, że to co robicie ma po prostu sens. No tak, no w końcu boksowałem ostatni raz w grudniu, wracam w kwietniu, jest to taka przerwa jaka powinna być między walkami. Mi teraz jest potrzebne, żeby jednak trochę przyspieszyć, jakby nie jestem jeszcze na tyle stary, żeby, nie wiem, ale wiadomo, teraz przydałoby się parę walk stoczyć w lepszym tempie niż ostatnio boksowałem. I no to się materializuje i właśnie dlatego podpisałem kontrakt z tą grupą, bo wiedziałem, że dadzą mi szansę. No jest ich pierwsza gala, dostałem wyróżnienie, walkę wieczoru, także dla mnie super. Widać, że promotorzy zaufali mi, wierzą we mnie, więc teraz no ja muszę coś dać od siebie i pokazać, że było warto. Okay, wiadomo, że najważniejszy jest jutrzejszy dzień, sobotni wieczór, walka z Reynosa, ale jakie sobie generalnie stawiacie plany z promotorami na ten 2021 rok? Tak naprawdę ja nie wybiegam planami poza kolejną walkę. Były jakieś rozmowy odnośnie kolejnych gal i tak dalej, ale nie wymienialiśmy jakichś ani nazwisk, ani... Wiem, że oni mają jakąś tam nakreśloną ścieżkę i w którą stronę chcą ze mną iść, ale to mówię, no boks zawodowy, sami wiecie jak wygląda. Możemy nie wiadomo być jak dobrze przygotowani, może przyjść słabszy dzień. Przyjechać słabszy przeciwnik, mu walka może nie wyjść. No tutaj każda walka daje Ci po prostu obraz, w jakim miejscu się znajdujesz i tego też bym się trzymał. Zobaczymy po tej walce, co ja pokażę, w jakiej będę dyspozycji, czy już ta rdza z tych ostatniej walki i z tej długiej przerwy, jaka była, zeszła i mogę w pełni pokazywać to, co pracuję na sali. No i wtedy będziemy myśleli, co dalej. Forma w ostatniej walce nie była taka najgorsza. Jutro będzie jeszcze lepsza w takim razie? No mam taką nadzieję. Ostatnio przed tą walką też byłem w świetnej dyspozycji na sparingach i w przygotowaniach, ale tydzień przed właśnie coś się tam załamało, wystąpiło małe problemy, o których tam nawet nie chcę rozmawiać i przez to ta walka no, nie do końca tak wyglądała jak powinna. No nie była zła, ale znowu czegoś tam w tej walce brakowało, tak? Nie przekonałem tych kibiców jakąś super formą, jakimś efektownym zwycięstwem, tylko po prostu wygrałem walkę w sposób ładny, nie dałem sobie zrobić krzywdy, no i to tyle. Jutro zobaczymy pełen dystans czy zakończenie przed czasem? No wiadomo, że tutaj kibice oczekują, żeby to się kończyło przed czasem. Wiem, że ten przeciwnik, który jest o wiele solidniejszy niż ci, których miałem dotychczas, bo widziałem, że ma doświadczenie z walk amatorskich, super walkę stoczył z Plantem w WSB, także i nawet widzę tutaj po nim, że on przyjechał w fajnej dyspozycji, nie wygląda na jakiegoś wyboksowanego dziadka, tylko... Wyglądał na pewnego siebie, pięściarza. Tak, dokładnie. Także no ja spodziewałem się mocnej walki na pewno. Będę chciał przełamać, będę chciał jakby no, dążyć do zwycięstwa przed czasem, no ale zobaczymy jak to w ringu wyjdzie, zobaczymy na ile pozwolę właśnie narzucić sobie swój styl i no, zobaczymy jak to w ringu wyjdzie. Dziękuję bardzo.